Wyglądamy jak motocyklowy gang cudaków. Empatia. Ogarnij nią wszystkich. Ojejku, kudłaty, naprawdę się zmieniłeś, ale czad. A mówiłem ci, że spotkałem potwora? Spędziłem z nim kilka chwil. No to obłędnie. Już pasujesz do naszej scenerii, Jakulał. Tak, choć zwykle preferuję bardziej kuchenną atmosferkę, ale towarzystwo jest bardzo miłe. Amelio, mówiłem ci, że zapraszanie outsiderów to zły pomysł. Jesteś wezwana do Lorda Morlaka. Chciałbym tam pójść. Nie radzę. Nasz mroczny lord rzadko okazuje litość, ale ja to załatwię. To jakiś żart? Najdroższa Amelio, czy to prawda, że sprowadziłaś outsiderów do naszego grona? To moi przyjaciele. A więc nie bądź niegrzeczna, słodka czarnulko, i przedstaw mi gości co żywo. Cóż, to jest kudłaty. Chyba będzie pasował do naszego rytuału mrocznej jedności. Nie jestem przekonany. Lecz zanim do nas trafił, był strachliwą duszą, której jedynym celem było polowanie na posiłek. Wiódł życie bez sensu i bez nadziei? To lubię! No, a pozostali? To gadający pies i troje detektywów, którzy rozwiązują zagadki potworów. Fantastycznie, bo wiecie, mamy tu mrocznego ducha straszącego w naszych chmurach. To roślinotwór, widzieliśmy go! Nie, to Jeff, młody ochroniarz, strasznie siorbie. No tak, ale straszy tu jeszcze roślinotwór. Wygląda jak upiorna paprotka czy coś. To naprawdę tragiczne. Jeśli chodzi o kudłatego, to rozważę twoją prośbę, a teraz muszę opuścić waszą grupę i połączyć się z mrocznymi duchami wiecznego Gotmoru. Słyszałeś, kudłaty? Morlak cię polubił. Jakoś nie słyszałem, żeby to powiedział. Cóż, nie wprost. Myślę, że możesz tu zostać i przejść ostatnią mroczną próbę. Chodzi o ten rytuał jedności? Jasne, a skąd wiesz? Mówiłaś o tym 2 minuty temu. Ostatnia próba? To już jest koniec. Złożę kudłatego w ofierze! Co? Tutaj, wyczuwam woń ofiary. Przy poprzednich drzwiach mówiłeś to samo. Tak, ale te są ofiarniejsze. Zamknięte. Do tyłu, kochani. W tej chwili przestańcie. Zostaw go, czarna zjawo. Wiesz, Scooby, pojęcia nie mam, co sobie pomyślałeś na nasz widok, ale twoja reakcja jest przesadzona. Och, dajcie spokój. Naprawdę nigdy nie widzieliście rytuału jedności? Nie. Nigdy? Właściwie to chodziło nam o... Amelio, nic ci się nie stało? A cóż to ma być? Chyba jakaś gotycka bransoletka przyjaźni, prawda? Nie, nieprawda! Dałam mu ją na znak naszej miłości. Że co? Podarowałaś mu czarne róże i wstążkę? Jak mogłaś go poślubić bez mego pozwolenia? Jestem żonaty? Amelio, podeptałaś prawa i obowiązki nocnych cieni. Odpowiadasz za zniszczenie naszej sali obrzędowej oraz samowolne ukończenie rytuału jedności. Jestem żonaty? Więc wykluczam cię z naszego kręgu! Wyrzucasz mnie? Oddaj mi kredkę do oczu. Sorki, Amelio, nie miałem pojęcia, że ten wasz mroczny, gotycki rytuał to ceremonia weselna. Bardzo cię lubię i w ogóle, ale nie sądzisz, że to zbyt szybkie tempo? Wrzuć na luz, kudłaty, to tylko wymyślona ceremonia gotów, a nie prawdziwy ślub. I nie martwię się, że nie chcesz być moim mężem. Płaczę, bo nie jestem już nocnym.